dzisiejszy przyszedłem do pani, aby zaproponować wymianę parapetów w atrakcyjnej cenie. Nadchodzi sezon grzewczy, a nowe parapety zagwarantują niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Czy chciałaby pani takie parapety wymienić? No bardzo chętnie, no. Chcę. Dobrze, bardzo dobrze. A pani szanowna, ile pani ma tych pomieszczeń? Pomieszczenie mam dwa. I tam drugie, tak? I tam drugie, dwa pomieszczenia. Dobrze, czy mógłbym zmierzyć najpierw parapet proszę w pomieszczeniu? Bardzo, proszę dobrze. Bardzo, proszę zmierzyć. Położę sobie tutaj notatnik. Proszę pomierzyć. Zmierzę parapet. Wszystko. Tutaj ja widzę chętnie popatrzę, jak pan mierzy. Jak... Szerokość dokładnie, mam. Dokładnie proszę tak zmierzyć. Tak, tutaj zmierzymy. 200 na 50, proszę pani. Ja sobie tutaj pozwolę usiąść, dobrze? Proszę sobie zanotuję. Proszę bardzo. Ten wymiar nie uciekł. A proszę mi powiedzieć, taka wymiana wiąże się jeszcze z tym, że należałoby uiścić zaliczkę. Ile pani mogłaby dzisiaj mi tej zaliczki przekazać? No ja... Ja pani wszystko oczywiście ja pokwituję. Nie, no ja tam mam tej gotówki. A to proszę sprawdzić, dobrze? Ja sobie tutaj, notuję. Tutaj wymiar. I zaraz zobaczymy, ile ja tu mogę panu zaoferować. Mm-hmm. No ile? No tak 500 zł. A to bardzo proszę. 500 zł. To bardzo bym poprosił, a za chwilkę pani wypisze pokwitowanie, dobrze? Dobrze, dobrze. Dobrze. Tak, ma pani 500 zł, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. O, jeszcze tutaj się coś wysypuje, bardzo dobrze. Pani szanowna, dzisiaj tak jest gorąco, mogłaby mi pani przynieść szklankę wody? Bardzo chce mi się pić, dobrze? No chętnie, no chętnie wodę. Okej, okay, dobrze, to ja tu jestem, chętnie. Wypisuję wypisuję pokwitowanie chętnie, i już będę pani wszystko wydawał. Gdzie ten pan? O rety, ratunku! A gdzie moja portmonetka? Ratunku! Ratunku! Seniorze, złodziej, który podawał się za pracownika spółdzielni, świetnie wykorzystał okazję oraz zaufanie seniorki. Zabrał jej oszczędności i uciekł. W takim przypadku i w ogromnym przypływie stresu seniorka nawet nie była w stanie zapamiętać wizerunku mężczyzny i straciła swoje wszystkie oszczędności. Seniorze, pamiętaj, nie otwieraj obcym osobom drzwi do swojego mieszkania. Nie wpuszczaj obcych osób. Każdy może podać się za pracownika spółdzielni czy innej firmy. Seniorze, pomyśl również, co by było, gdyby złodziej prócz zabrania pieniędzy chciałby zrobić ci krzywdę? Nie ryzykuj. Twoje życie i mienie jest najważniejsze. Seniorze, bądź czujny. Nie da się oszukać.